wolnym. O sztuce bycia wolnym z ludźmi sztuki rozmawia Artur Moczarski. Teraz czas na rozmowę o wolności w studiu Michał Kulenty. Witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim i ja witam. Przedstawiciel wolnego zawodu. Dobrze to ująłem? Tak, tak to dokładnie jest, że jestem w tym momencie człowiekiem postawionym w roli ciągłych wyborów, tak jak my wszyscy chrześcijanie. Ale wolny zawód w twoim przypadku to nie jest tylko kwestia wolnych wyborów, tylko także no, działalności twórczej, tak? Tak, czyli jeżeli coś stworzę i uda mi się przekonać kogoś, żeby to później nagrać i później wykonywać, no to mam szansę. Jak nie, no to nie. I jestem najczęściej w sytuacji takiej, że tworzę do szuflady. Już są te szuflady bardzo pełne. A jeśli chodzi o wydawanie, no to za każdym razem jest stwierdzenie, kto tego będzie chciał słuchać, no bo to jest niekomercyjne. Ja jestem taki już niekomercyjny, ale to jest mój właśnie wybór, no i moja bieda. Do tego wrócimy, ale powiedz, gdzie można teraz usłyszeć Michała Kulentego? No przez 2 lata to nigdzie nie można było usłyszeć, bo byłem chory i nie dmuchałem w te swoje instrumenty, ale teraz już zaczynam grać powoli i no chwilowo żadnych koncertów konkretnych nie mam, dlatego że wypadłem z tego ruchu jak gdyby koncertowego na ten długi czas, a to jest dopiero początek. Po 4 operacji dopiero teraz zaczynam tak naprawdę funkcjonować w miarę normalnie. Ale myślę, że to się zmieni. A jeśli ktoś pójdzie do sklepu i kupi płytę, to gdzie cię usłyszy, na której? No, ostatnia płyta Przesłanie. No, nominowano tego Fryderyka, nagrana wspólnie z Marcinem Maseckim na fortepianie w duecie i to jest dokładnie przesłanie to, o którym tutaj myślimy. A napisane po angielsku tytuł jeden chyba dość w tej sytuacji wytłumaczy wszystko, bo wpiszę tam we wkładce, że jest to moja odpowiedź na walkę globalizmu z uniwersalizmem. To chyba dość jest jasne, o co chodzi. Nie, poproszę o wytłumaczenie. Uniwersalizm to jest kościół powszechny. Globalizm to jest totalitaryzm mediów plus system ekonomiczny, opresyjny dla człowieka. I to jest duża różnica. Bo my mamy życie wspólnotowe i chcemy zdobywać cały świat dla Jezusa przez niepokalaną, tak? To jest uniwersalizm, a globalizm to jest system ekonomiczny, w którym tylko nieliczni wybrani rządzą, a i mają rzesze niewolników poddanych. Więc to jest duża różnica, prawda? Zasadnicza. W jednym przypadku jest totalna wolność Boża i wiele przykazań Bożych do wykonania i nasz wolny wybór dany nam przez Pana Boga. A w drugim przypadku to jest sytuacja zniewolenia systemowego, świadoma. Babilon zawsze był. Tak, jest dziś i jest obecny i pewnie będzie, dopóki nie będzie końca świata jako takiego, tego tu i teraz, tego tu na ziemi. I przyjście Jezusa Chrystusa, prawda? No na szczęście mam nadzieję, że to jest jeszcze trochę mamy szans, zanim ten moment się stanie. Chociaż nie wiadomo, czy to by było persado dobrze z punktu widzenia chrześcijanina, to myślenie, że bytowanie tu i teraz jest takie ważne. Ja mówię teraz w wymiarze jednostkowym. Często ludzie za wszelką cenę chcą żyć, prawda? Ja miałem teraz do czynienia z ludźmi chorymi, którzy tak czepiali się tego życia tu i teraz, co jest zupełnie zrozumiałe, bo to jest nawet odruch atawistyczny, normalny, walka o przetrwanie. A jednocześnie zastanawiałem się często, czy to życie, jakie prowadzą, zmierza w kierunku świętości, czy też nie. Czy oni chociaż próbują tego, bo wiadomo, że jesteśmy grzeszni z natury i że grzeszymy, to jest oczywiste, ale czy zmierzają przynajmniej w kierunku nieba? Prawda? Nie myślę w kategoriach, żebym ja ich oceniał, bo ja nie miałem zielonego pojęcia, jak to oni są, ci moi współtowarzysze niedoli. Tylko pytanie, czy oni chociaż się starają iść w kierunku nieba? I wtedy, jeżeli tak, to życie ma tutaj sens. Jeżeli natomiast cały czas są w grzechu i cały czas tylko brną głębiej, no to czy to życie tu jest sensowne, czy nie lepiej, żeby wyczyścić to w jednym akcie prawdziwej spowiedzi i nawet pożegnać się z tym światem, w sensie takim, żeby odejść w sposób naturalny z tego świata, wręcz z uśmiechem na ustach i nie grzeszyć więcej? To jest bardzo poważne pytanie. Ale tylko w momencie, kiedy człowiek raz
odkryje swoją misję tutaj na Ziemi? To jest bardzo trudne i zasadnicze pytanie. Jak słyszę ten pobyt w szpitalu, czy to doświadczenie choroby, no mocno tobą poruszyło. Tak, zdecydowanie to jest taki moment na to, żeby się obudzić jako człowiek i zadawać sobie podstawowe pytania. I mi się wydaje, że ja mogę tylko błogosławić Panu za to, że mnie doświadczył tą chorobą, bo dzięki niej jak gdyby łatwiej jest odnaleźć te wartości, które są najważniejsze. Znamy się nie od wczoraj, prawda? I zawsze wydawało mi się, że zadajesz sobie ważne pytania. I ten czas pobytu w szpitalu był jakoś pod tym kątem bardziej owocny? Zdecydowanie tak. Bo jest wtedy czas na refleksję, jest dużo czasu w ogóle generalnie. W dzisiejszym czasie, w którym żyjemy, właśnie czas jest naszym bezlitosnym panem cały czas. I cały czas o tym czasie, w czasie teraźniejszym, czy dokonanym, czy przyszłym mówimy. Można by mnożyć tego typu stwierdzenia. A w rzeczywistości, jeżeli się człowiek położy w szpitalu, na łóżku szpitalnym, jest totalnie zależny od personelu szpitalnego i może tylko być ze swoją własną, ze swoim własnym wnętrzem w relacji do Pana Boga, no to jest właśnie czas błogosławiony na to, żeby móc się z Panem Bogiem pojednać, żeby móc myśleć o tej perspektywie nieba i kończącego się życia. To z tej perspektywy jest zbawienne. I ten powrót do świata potem łączący się z wyzdrowieniem, jak widzę, jest łatwiejszy? Człowiek jest bardziej wolny? Na pewno tak, ale później szybko życie zaczyna upominać się o swoje i ta ilość obowiązków psuje tę relację. No ale to niebezpieczna konkluzja, że lepiej być zdrowym i chorym i przykutym do łóżka z tego punktu widzenia, niż zdrowym nie, i pełnym inaczej, pasji. Inaczej, to po prostu należy korzystać z tych wszystkich darów bożych i ci wszyscy, którzy są dotknięci jakąś tragedią życiową, dowolnej treści, powinni z tego czerpać siłę i zdrowie psychiczne i tak dalej, a nie odwrotnie dać się temu złamać. A tobie to, się to udało? Mi się wydaje, że pod tym względem mi się udało. Natomiast teraz mi się już nie udaje tak łatwo znaleźć ten sam typ skupienia, który miałem wtedy, bo po prostu co chwila coś muszę zrobić. No, życie ma swoje prawa, no muszę walczyć o byt, jak to się mówi, i w tym wszystkim tu się popsuje to, tutaj, tamto, tu trzeba coś kupić koniecznie gwałtownie, bo jest potrzeba taka w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Człowiek się rozmienia na drobne, ale to jest nieuniknione, tylko w tym wszystkim trzeba znaleźć no ten złoty środek, żeby nie dać się ponieść takiemu myśleniu, że to jest najważniejsze. Jednocześnie znam też takich, którzy żyją takim ciągłym związku z Panem Bogiem, a w niewielkim związku z życiem. To też jest chore. I wtedy rodzi też niezdrowe owoce, bo człowiek żyje w takim niezrozumieniu świata, prawda? Świat go fascynuje do tego stopnia, nie fascynuje go do tego stopnia, że jak gdyby zapomina o nim, a Pan Bóg tego nie lubi. Pan Bóg bardzo lubi prawdę, czyli życie wprawdzie tu i teraz. I jednocześnie po to, żeby ona nas zbliżała do Niego. Czyli żeby oddać Mu się w swoim życiu i żeby On mógł w naszym życiu działać. Ale znalezienie tego w swoim życiu konkretnie jest bardzo trudne. Natomiast decyzje są bardzo łatwe. Bardzo łatwe. Nie powinniśmy mieć cienia wątpliwości w decyzjach. W wyborze i z określeniem, co jest dobre, a co złe. Jedyny problem może być w tej decyzji na tak wobec Pana Boga, bo nie każde z tych wymagań bożych jest łatwe do spełnienia. Michał Kulenty opowiadał o swoich drogach do wolności. Zaczęliśmy z wysokiego pułapu, teraz będzie łatwiej. Wróćmy do przeszłości, do twoich dziecięcych lat, dziecinnych i pierwszej może rozmowy, pierwszej myśli o wolności w kraju jednak zniewolonym? Nigdy nie czułem się zniewolony w tamtym systemie.
Dlatego, nigdy? Że... Tak, nigdy praktycznie, dlatego, że... A miałeś paszport w szufladzie? Nie, to nie o to chodzi. Ja nie czułem... Inaczej. Ja czułem się zniewolony zewnętrznie, a nigdy wewnętrznie. Dlaczego? Dlatego, że ja dobrze wiedziałem, co to jest za system. Nigdy nie traktowałem tego systemu jako normalny. Nic nie traktowałem normalnie. Nigdy nie czytałem żadnej prasy, którą bym czytał tak, jak była napisana, tylko zawsze odwrotnie. Nigdy nie myślałem o kategoriach, że żyjemy w wolnym kraju, tylko zawsze wiedziałem, że żyjemy pod okupacją. Nigdy nie myślałem w kategoriach takich, że istnieje świat, w którym nie ma Boga. I nigdy nie myślałem, że ekonomia socjalistyczna to jest najlepsza rzecz na świecie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu śmiałem się z tego. Ja żyłem absolutnie wyalienowany z tamtej rzeczywistości, w pełni w niej będąc zanurzonym, prawda, żyjąc w niej, funkcjonując. To było, ja nie miałem z tym problemu, bo ja wiedziałem, że to jest czysta fikcja. Byłeś jak tyrmant, emigrantem wewnętrznym? Nie, żadnym emigrantem, nie, po prostu wręcz kpiłem z tego systemu, w całej rodzinie zawsze tak było, bo zawsze wiedziałem, jaka jest prawda. Zawsze wiedziałem, że to jest wszystko kłamstwo, że jest armia zaciężnych niewolników, którzy pracują dla systemu sowieckiego i tyle. Mówię tutaj o systemie sowieckim w sensie rosyjskim, tak? A system akceptował twoje kpiny? Nie, bo ja się z tym nie obnosiłem. Ja żyłem w tamtym świecie w pełni z nim zintegrowany. To znaczy, nie wiem, uczyłem się, prawda? Korzystałem z dobrodziejstw, darmowego nauczania i skończyłem dwa rodzaje studiów i tak dalej. I nie miałem z tym problemu, prawda? Ponieważ jesteś muzykiem. Wolnym zawodem, więc nie miałem do czynienia z wyznaniem, że tak powiem, wiary wobec systemu. I żadnym stopniu mnie system nie naruszył pod tym względem. Jesteś muzykiem i filologiem polskim, tak, ja pamiętam, tak. Ale nigdy nie doszło do zderzenia Michała Kulętego z systemem na studiach w czasie pochodu pierwszomajowego, czy z jakimś profesorem? Nie, no to jest dość prosta opowieść, ale właśnie o tym przed chwilą mówiłem, znaczy przed chwilą, znaczy w innym wywiadzie w naszym radio i mogę tylko tyle powiedzieć, że 6 agentów rozpracowywało moją osobę i że mam na to papiery z IPN-u, właśnie całą teczkę odebrałem, żeby zobaczyć, jak to jest ze mną. Kończy się ta moja teczka stwierdzeniem, że nie rokuje nadziei na pozyskanie mnie, prawda, że obserwacja wykazała, że jestem typem, no nie reformowalnym pod tym względem i że mają mnie jak gdyby już z głowy i przestają mnie dalej obserwować. To była tylko obserwacja, czy też próba rozmowy? Nie, tam były bardzo konkretne rzeczy. Tam były opisy tego, jak wygląda moje mieszkanie, jaka jest droga ewakuacji, wszystko. Ja byłem dokładnie rozpracowany, ponieważ właśnie jednym byłem z współtwórców z NZS-ów na Akademii Muzycznej. Działałem w samorządzie i tak dalej. W związku z czym nigdy nie byłem w żadnym SZSP, ani ZSP, ani w żadnych innych tego typu historiach. Nigdy nie miałem żadnego przydomka S przed sobą i nie byłem stowarzyszony w żaden sposób, ani uwikłany w flirt z reżimem w najmniejszym stopniu. W związku z czym było dość prosto mi przejść przez tę drogę. A poza tym jedną rzecz powiem. Kiedyś Kisiel napisał świetnie taki felieton, który do dziś pamiętam, w którym napisał, jak to było łatwo w tej komunie być normalnym człowiekiem i nie godzić się na ten świat. Po prostu to było brzydkie. To było nieestetyczne, to było niesmaczne, to było niegodne, żeby z tym systemem współpracować. To było takie proste, bo oni byli hamowaci. To było brzydkie w swoim i wyglądzie, w sposobie bycia, w mówieniu, w tych kontaktach z tym światem komuny. W związku z czym bardzo łatwo było znaleźć taką niezależność duchową i osobową, bo wręcz nie godziło się współpracować z tymi ludźmi. A to, że inni to robili, to już jest ich sprawa i ich relacji. No właśnie, ale między odwróceniem się z niesmakiem, a zakładaniem organizacji, która walczy z systemem, jest pewna różnica. To nie był z twojej strony bierny opór, jak słyszę. Nie, no przecież, przepraszam, ale mój tata całe życie przechowywał na przykład pewne filmy związane z posługą księdza prymasa Wyszyńskiego w domu i tak dalej. Później tworzył wszystkie wolne media, przecież i Radio Józef, w którym się poznaliśmy, i wszystko, co było w Niepokalanowie, to jest, był jednym z głównych współtwórców tego całego przedsięwzięcia, więc ja z tym miałem do czynienia od zawsze, a po wojnie tata był aktywnym działaczem AK i musiał się ukrywać i nie wyjechał na Białe Niedźwiedzie, tylko dlatego, że miał pewną sprawę do załatwienia w toalecie, krótko mówiąc, i dzięki temu mu się udało
Także to, ta wolnościowa myśl w moim domu była od samego początku. Dlatego mówię, że nie byłem dotknięty tym flirtem z komuną w najmniejszym stopniu. To wszystko kwestia domowego wychowania, tak? Absolutnie tak, ale w dodatku nie czułem się jakoś wychowywany. Po prostu byłem w rodzinie i koniec. Bo nikt mi nie musiał tłumaczyć, że nie należy bić staruszki, tak? Ani nie musiał mi tłumaczyć, a dziś na przykład trzeba dzieciom to tłumaczyć, bo są takie domy, ja widziałem takie sceny osobiście i to w domach tak zwanych katolickich, w cudzysłowie z mojego punktu widzenia, że uczy się dziecko, żeby na przykład nie wyrywało kotku nóżki, no i tak dalej. No dla mnie horrory są to pewne. A bardzo często u mnie w domu no, nie było tego problemu, takiej tresury czy czegoś takiego, bo ja nigdy nie wpadłoby mi do głowy coś takiego, żeby, nie wiem, krzywdzić kogoś, niszczyć coś. Moje wszystkie zabawki, ja pamiętam jako dziecka, to później je rozdawałem, jak były pięknie poukładane i czyściutkie i niezniszczone. Nie niszczyłem przedmiotów, bo miałem szacunek dla drugiego człowieka wpojony i dla przedmiotów również. Ale nie wierzę, że nie miałeś w swoim życiu takiego momentu, kiedy to zmaganie o wolność było bardzo trudne, albo że przeżyłeś moment kontestacji, nawet tego, co było w domu rodzinnym. Każdy to przechodzi. Jakiś bunt taki wobec rodziny? Tak. Nigdy. No, może przyznaję, nie wobec rodziny, nigdy. Może wobec sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Nie, w żadnym wypadku, wręcz przeciwnie. Ja miałem bunt jedynie wobec systemu, w którym żyłem. Pisałem o tym artykuły w czasopiśmie, co wszystko właśnie ci panowie z systemu wyłapywali i mnie dlatego tak śledzono, bo byłem niewygodnym człowiekiem dla systemu i tyle. Także takiego elementu, żebym, nie wiem, był należał do jakiejś wspólnoty młodzieżowej, takiej czy grupy młodzieżowej, czy takim był człowiekiem zbuntowanym, nigdy, zawsze mnie to śmieszyło do łez po prostu. A rodzice jak reagowali na to, że się angażujesz w działalność opozycyjną? Oni się sami angażowali, to co oni mieli reagować, traktowali to jako naturalne. No, ale tam, były różne modele, wiesz. Niektórzy rodzice hamowali swoje dzieci, że dajcie spokój, już myśmy się nawalczyli. No, tata mi tylko mówił bardzo po prostu, konkretnie, człowiek po szkole wywiadu AK, mi tłumaczył, że są pewne ruchy, które są pozorne i tak się później okazało, że to, co się wydarzyło w Polsce, to była zmowa autentyczna, związana z Magdalenką i z Okrągłym Stołem i do dziś tak uważam. No i cóż, widać to gołym okiem. Spójrzmy na raporty wszystkie tam dotyczące tych agentury i tak dalej. To jest, żyjemy w jakimś schizofrenicznym na razie systemie, ale to się powoli zmienia i miejmy nadzieję, że niedługo się zmieni. No jest to pewna zdrada pewnych ideałów, prawda, które były. I te wybory 4 czerwca właśnie pokazały to bardzo wyraźnie. Naród skreślił całą komunę i koniec. A tutaj flirt z tą komuną dalej trwał. I do dziś ci wszyscy ludzie są świetnie uwłaszczeni i mają ogromne majątki, a my w dalszym ciągu jesteśmy w punkcie, w którym jesteśmy. Ja ciągle na debetach żyję, no więc coś tu jest nie tak. Dlatego ta walka z tą komuną była jakimś takim naturalnym ruchem dla mnie. Nie musiałem, dlatego tym bardziej te wszystkie jakieś takie, nie wiem, kontestacyjne ruchy młodzieżowe, takie lewackie, takie w kategoriach buntu przeciwko establishmentowi tak zwanemu, który traktowany był jako warstwa posiadająca. To jest właśnie marksizm czysty, czy trockizm, czy jakby tam tego nie określać, czy nihilizm, jakby to określać. Byłem obcy. Byłoby mi to obce całkowicie. I pamiętam, że przecież byłem na studiach na polonistyce z całym tym środowiskiem, tak zwanym niepodległościowym, które, jak się później okazało, w dużym stopniu sprzedawało te interesy, te ideały, robiąc na tym tak zwane swoje prywatne interesy. No taka jest prawda. Jednego z działaczy prominentnych spytałem, czy już wysiadłeś z tego czerwonego tramwaju? Kiedyś na przystanku Wolność, on mówi, tak, właśnie jadę na pielgrzymkę papieską do Argentyny. Mówię, i chwała Bogu. No i tyle. Od tej pory zacząłem się z tym człowiekiem normalnie kontaktować, a do tej pory uznałem, że to środowisko po prostu sprzeniewierzyło się pewnym ideałom. No. To był okres, już tu bym rzucał nazwiska, ale nie chcę być tak konkretny. W Kamatku no, sparzyłem się na tym kontakcie, a u mnie to było naturalne. Walka z tym systemem. Nie mogę siebie traktować, nie wiem, jako kombatanta, bo to nie o to chodzi. Wolno być wolnym.
jeśli chodzi o papieża, wybór papieża, przyjazd papieża Jana Pawła II do Polski w roku 79, to jak to przyjąłeś, już mając ten bagaż jakiegoś tam zaangażowania i tego, co wyniosłeś z domu? Dla mnie to było wspaniałe wzruszenie, ogromne, że wreszcie ktoś wypowiada te wszystkie treści, które mi w duszy grają. Jak gdyby, pamiętam, w domu rodzinnym stwierdziliśmy, no właśnie, no o to chodzi, no tak, no to. To no było tak prostu, jak naturalne, jak oddech, tak? Tak, że tak, coś takiego mnie, się wydarzyło. Dla mnie tak to wyglądało, natomiast nienaturalna była reakcja na to władzy i naród. Nawet to, co teraz się z perspektywy czasu traktuje jako frenetyczny, fantastyczny odbiór, prawda, społeczny, dla mnie było czymś zupełnie naturalnym. Ja bym był zszokowany, gdyby było inaczej. Dla mnie to, co cię zdziwiło wtedy? Reakcja władz, taka paniczna? Tak. To, dlaczego? Że to jest... No, nagle zobaczyłem, że to jest ogromna siła. Chyba nie spodziewałeś się, że PRL przyjmie papieża. PRL w sensie takim instytucjonalnym papieża z otwartymi rękami. Tak, to było szokujące dla mnie. Bo wszystkie te treści, nazwijmy to, o których mówił nasz kochany papież, to tylko, łzy w oczach i szczęście i ciepło w sercu. No i wielkie poczucie miłości wobec tego człowieka wtedy, dla mnie. No i papieża, prawda? Ale szokujące było to, że ta władza to wszystko niejako pozwoliła na to. To było szokujące. A reakcja ludzi czasami wręcz później, zwłaszcza w następnych pielgrzymkach, to nawet miałem wrażenie, że jest zbyt chłodna, jak na moje wyobrażenie sprawy. No ale to już z perspektyw czasu widać, że to było wtedy bardzo gorące przyjęcie za każdym razem, kiedy papież był. Ale mówię z perspektywy człowieka wychowanego w tym świecie wartości tego typu, no to było to jakby naturalny krwiobieg tego świata i nie wiem, puls chwili i odbicie serca, wspólnota, ten sam puls. A w jakim momencie twojego życia nastąpił ten przyjazd? Jakich ty wtedy wyborów dokonywałeś? No to był moment przejścia z polonistyki na Akademię Muzyczną, znaczy skończenia jednego i zaczynania drugiego i powrót ze Stanów, kiedy tam spędziłem 4,5 miesiąca i poczułem wolność w kategoriach materialnych. No to było niezwykłe, bo ja mam tam dość dużą rodzinę i to było niezwykłe zderzenie tej wolności tam, w kategoriach takich czysto ludzkich, gdzie można mówić, co się chce niby w radio, ale to jest nieprawda z perspektywy dzisiejszej widzę, bo jest tam poprawność polityczna taka sama jak wszędzie i również wolności, nie wiem, wyboru produktów dowolnych i tak dalej, nawet wyboru wiary, która z perspektywy czasu wydaje mi się być chorobliwa, bo ta wielość jest zabójcza dla normalnego człowieka. Człowiek nie jest w stanie przerobić tego wszystkiego i będzie się gubi. A jedynym efektem tego jest to, że odciąga się ogromne rzeczy od Kościoła katolickiego. A jakim cudem wyjechałeś na 4 miesiące w głębokim PRL-u do USA? Po prostu. Wtedy można było jeszcze wyjeżdżać. Wyjechałem na zaproszenie mojej cioci do Stanów i tyle. Oczywiście, że to było bardzo, bardzo trudne, w sensie, że oczekiwania na te wszystkie tam zgody, no ale po którymś tam razie udało się, no i tyle. To było takie... Dostałem ten paszport i tak dalej, upragniony. To było pierwsze zetknięcie z taką zewnętrzną wolnością? Wyjeżdżałeś może wcześniej gdzieś? No nie, jeszcze raz wcześniej byłem gdzieś tam, wyjeżdżałem, bo te wyjazdy moje tam po demoludach krótkie, takie, w których to zwiedzałem, przymierając głodem tam Bułgarię czy coś, no to nie można powiedzieć, że to było zwiedzanie, ale wcześniej byłem jeszcze we Włoszech właśnie tam. No ciągnęło mnie zawsze w tym kierunku. No tam jest ta centralka nasza chrześcijańska, więc tam wiadomo, że do centrali nas ciągnie zawsze. Ale to też ciocia mnie zaprosiła. No więc ponieważ ja mam większość rodziny na zachodzie, to było oczywiste, że mogłem doprowadzić do takiej sytuacji. Także to było dość proste w moim przypadku. Natomiast zderzenie tej wolności materialnej, która tam była, z tą wolnością u nas, jaka była, to było coś wspaniałego. To było coś, co było o wiele bardziej w zderzeniu z tą biernością i tą taką takim marazmem, który był wtedy w Polsce, no to rzeczywiście
To było szokujące. Podkreślasz tą wolność materialną, ale Ameryka, zwłaszcza wtedy w kontraście do PRL-u, była i jest krajem wolności słowa, wolności wyrażania opinii, formułowania opinii. No. Jest poprawność polityczna, ale też są audycje Rusza Limbo. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę może tam znaleźć, co chce i nie musi być, powiedzmy, indoktrynowany. No, nie jest to takie proste, jak się wydaje, bo jeżeli coś jest niszowe, to jest jednocześnie mało słyszalne, a więc w związku z tym, owszem, można to wypowiedzieć, to tak jak u nas można było nawet zrobić jakiś film, który później został pokazany o 2:00 w nocy raz. Na programie takim, kiedy na drugim to programie był jakiś ważny mecz, retransmisja, albo jakiś super film. Więc troszkę na tej zasadzie to wygląda, więc to nie jest takie proste. Tam jest wszechogarniająca ideologia pewna i tam nie wypada mieć innych poglądów. Jeżeli jest ktoś taki, to jest to wyjątek, o którym się głośno mówi, jak sam wymieniłeś to nazwisko, prawda? A ta przeciętność, chodzi o stosunek procentowy, no powiedzmy, że 10% mediów ma jakiekolwiek inne zdanie. No wszystkie inne trąbią w tę samą tubę i w związku z tym wcale nie jest to tak konkretnie, jeżeli już o tych mówimy, z tymi wszystkimi programami, które tam są w Stanach, bo one są strasznie zunifikowane również, ale to też dotyczy świata zglobalizowanego. O sztuce bycia wolnym z ludźmi sztuki rozmawia Artur Moczarski. Wolno być wolnym.